To już przedostatni taki egzamin. Za rok ostateczni uczniowie pożegnają się z tak zwanymi egzaminami gimnazjalnymi. Jednak póki co, dzisiaj do pierwszego z testów w 11 suwalskich gimnazjach przystąpiło nieco ponad 750 nastolatków. Na teście z polskiego zmagali się z zupełnie niespodziewaną charakterystyką. Pierwszy dzień testów to sprawdzian wiedzy z historii, wiedzy o społeczeństwie i oczywiście języka polskiego. W czwartek młodzi ludzie rozwiążą test z przedmiotów ścisłych i przyrodniczych oraz matematyki. Kolejny dzień, piątek, upłynie im na rozwiązywaniu zadań z języka obcego. To jedyny egzamin gimnazjalny, w którym sprawdzenie wiedzy może odbyć się na dwóch poziomach, podstawowym i rozszerzonym. W całym województwie podlaskim, według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, egzamin na poziomie rozszerzonym wybrała ogromna większość gimnazjalistów, ponad 80%. Największa grupa uczniów będzie zdawała język angielski i tutaj też jest największy odsetek zdających na poziomie rozszerzonym. Ponad 1000-osobowa grupa podlaskich gimnazjalistów wybrała język rosyjski. Kolejny w rankingu wyborów języków jest niemiecki, a daleko za nim francuski i hiszpański. Od wyniku gimnazjalnych testów zależy w dużej mierze to, czy z powodzeniem zakończy się proces rekrutacji do wymarzonej szkoły. Nasza kamera odwiedziła zespół szkół numer 8. W gimnazjum numer 1 105 uczniów przystąpiło dzisiaj do egzaminu. Wszyscy zgłosili się, wszyscy byli obecni, nikt nie uciekł po pierwszej części. Także uczniowie raczej spokojnie wychodzili, zadowoleni, że w miarę poradzili sobie z testami. Gimnazjaliści, którzy wychodzili z sali po rozwiązaniu testów, mieli mieszane odczucia. Historia moim zdaniem poszła mi trochę osobiście trochę lepiej, bo charakterystykę kompletnie spaliłam, bo tak średnio, a myślę, że był taki, znaczy dla kogoś, kto się uczy, no to tak wiadomo, będzie łatwiutki, ale moim zdaniem taki raczej łatwy. Pewnie się okaże, jak przyjdą wyniki. Według Gabrieli najcięższy bój dopiero przed nią. Jeszcze dwa dni egzaminu, boisz się? Tak, szczególnie matematyki. Dlaczego? Nie jestem orłem z matematyki, więc no. A ogólnie przyrodnicze i matematyka to najbardziej się boję. A już angielski, no to ja jestem osobiście mam rozszerzony angielski w klasie, więc się o to aż tak nie obawiam. Trzymamy kciuki za wyniki i życzymy, by przyjęcie Was do wymarzonych szkół ponadgimnazjalnych było zaledwie formalnością. Powodzenia!